Seniorzy sołectwa Piece wzięli udział w corocznym spotkaniu z wójtem gminy Gaszowice. Tego typu wydarzenia odbywają się już od 7 lat. Dla zaproszonych gości to doskonała okazja na miłe spędzenie czasu i wspólne rozmowy przy stole. Organizatorzy przygotowują również dla przybyłych różne niespodzianki. Od 2 lat atrakcją dla właśnie seniorów są zdjęcia, które przychodzi robić profesjonalny fotograf, tutaj pani Mazurek. To jest dla nich pamiątkowe zdjęcie z tej imprezy. Za chwileczkę się będą ustawiać do tego zdjęcia. Oprócz tego dzisiaj mamy zamówionego kolegi, który pogra im trochę na gitarze, pośpiewają stare piosenki. Sami seniorzy bardzo sobie cenią możliwość spotkania zarówno z władzami gminy, jak i z rówieśnikami. Bardzo to jest fajnie zawsze, w atmosferze starsi się spotykają, mówimy różne rzeczy, bo to jest takie ładne spotkanie. Można porozmawiać, zobaczyć i przede wszystkim nasze starzenie się, że nikogo poznać nie można czasem, ale w krótkim czasie wszyscy się zapoznamy i jest okej. Zadowolenie seniorów to również powód do radości władz gminy Gaszowice. Seniorzy bardzo wdzięczni są za organizację tego typu spotkań i śmiem powiedzieć, że na jednym ze spotkań nawet padły słowa, żeby takie spotkania były nie tylko raz, ale i więcej razy do roku. A sala pełna uśmiechniętych seniorów to dowód na to, że tego typu spotkania są doskonałą inicjatywą. Już we wrześniu tego roku Gimnazjum imienia Ziemi Śląskiej w Piecach stanie się 8-letnią szkołą podstawową. Dni otwarte były więc okazją do przedstawienia zupełnie nowej oferty placówki, która ma zachęcić potencjalnych uczniów do wybrania właśnie tej szkoły. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne, ale jak również wyjazdy za granicę, są to obozy po prostu językowe, czy wycieczki, które powodują zwiedzanie stolic Europy. A tego dnia dzieci oraz ich rodzice mogli z bliska zobaczyć, jak szkoła funkcjonuje na co dzień i co może im zaoferować. Można zobaczyć, można przyjść, można pooglądać salę, można porozmawiać z nauczycielami, nie tylko zobaczyć stronę internetową, nie tylko zobaczyć zdjęcia, które tam mamy, ale też przekonać się o tym, zobaczyć te mury tej szkoły. Główne role podczas dnia otwartego szkoły odgrywali obecni uczniowie gimnazjum, którzy przygotowali m.in. przedstawienie w języku angielskim oraz prowadzili lekcje pokazowe. Oni też niedawno stali przed wyborem szkoły i dziś tego wyboru nie żałują. Dużo jest na przykład SKS-u, dużo konkursów, idzie się dobrze przygotować do tam wyższych szkół potem. I ogólnie u nas jest po prostu bardzo fajnie. No i od następnego roku rusza klasa sportowa, zapraszamy. I właśnie klasy sportowe czy dwujęzyczne to nowości, jakie od września czekać będą na nowych uczniów już nie gimnazjum, lecz szkoły podstawowej w Piecach. Będziemy na chwilę obecną przez najbliższe lata wskazywać obecnym 6 klasom z całej gminy, gdzie mają realizować swoje zajęcia w klasie 7-8. Na chwilę obecną będzie to szkoła podstawowa w Piecach, dlatego że jest dostosowana właśnie do tego, żeby te klasy 7-8 mogły realizować te swoje zajęcia. A zajęć na pewno nie zabraknie i teraz od samych uczniów zależy, w której szkole będą chcieli je realizować. Na tydzień przed świętami Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach zamienił się w wielkanocny kiermasz. Na miejscu było wszystko to, co podczas tego typu wydarzeń znajdować się powinno. Jak zwykle na wysokości zadania stanęły panie z kół gospodyń wiejskich, które zadbały o podniebienia odwiedzających jarmark. Mamy serniczek, jabłecznik, cytrynowe ciastko z kokosem, babeczki różne, są takie z makiem, z kakałem. Przygotowaliśmy ciasto marcypanowe, które już zostało sprzedane w tej chwili. Mamy jeszcze sernik, pasztety są babeczki. Sernik bez pieczenia, sernik z mandarynkami, fantazja wiśniowa z brzoskwiniami. Babeczki takie pikantne. Do wyboru, do koloru, również jeśli chodzi o wielkanocne ozdoby. Różne rękodzieło, między innymi jajka, ale to jest wszystko wykonane szydełkiem. Serwetki przygotowane do koszyczków wielkanocnych. No i takie różne ozdoby wielkanocne. Kroszonki, takie słoiczki ładnie ozdobione. No, wszystko to, co trzeba na święta. Są kurki, zajączki. Kto sobie co woli kupić, to jest wybór. Wielkanocny kiermasz w gminie Gaszowice to również występy artystyczne. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki, uczniowie podstawówki czy gimnazjum, a także członkowie KGW.
Bardzo dobrze naprawdę, żeby tak było. Każdy rok to jest drugi rok i naprawdę zapraszam ludzi, zachęcam do tego, żeby przychodzili miło i wesoło. Nie tylko, że coś się tam sprzeda, ale że się pokażemy, że pokażemy po prostu ludziom, co potrafimy robić, że zainteresować może inne panie, które by do nas dotarły też i też przyszły. A każdy, kto odwiedził drugi kiermasz wielkanocny w gminie Gaszowice, o świąteczne zakupy martwić się już z pewnością nie musiał. Na Przyjmo bez Gaszowice i okolice to impreza, która na terenie gminy odbyła się już po raz drugi. Tegoroczny bieg miał nie tylko sportowy wymiar. 2,5-letnia Julka chorująca na raka oraz 7-letni Franek potrzebujący nowego wózka inwalidzkiego, niezbędnego do codziennego funkcjonowania. To właśnie tej dwójce miała zostać przekazana pomoc finansowa. Aby tak się stało, musiały zostać spełnione kryteria dotyczące trasy i liczby uczestników biegu. Dzisiaj najdłuższa trasa to 40 km. Wspomagamy dwójkę dzieci. Każde z nich dostanie po 10 tysięcy złotych. W związku z powyższym 40 osób to była ta minimalna ilość osób wymagana. Mamy ponad 100 osób w tej chwili, już się zapisało. I tym samym biegacze udowodnili, że są ludźmi o wielkim sercu zarówno do pomocy, jak i do walki. Zawodników podzielono na 3 grupy, a do pokonania były trasy o długości 5, 15 i 40 km. Rajd na orientację to jednak coś więcej niż tylko zwykły bieg. To są trasy takie orientacyjne, bo w biegu na orientację to wygląda tak, że zawodnicy sami decydują, w jaki sposób pokonują trasę i odnajdują punkty kontrolne, więc dystans jest umowny generalnie. Rajd na Przyjmo bez Gaszowice i okolice polega na odnajdywaniu w terenie specjalnie oznaczonych miejsc, na których czasem trzeba też wykonać dodatkowo zadanie specjalne. Trasy biegu prowadziły przez malownicze tereny nie tylko Gaszowic, ale i gmin ościennych. To doskonała okazja, by poznać wiele pięknych, a zarazem ciekawych miejsc. Są tutaj trasy od lasu począwszy, przez remizy, przez różnego typu instytucje kultury, na przykład ośrodek kultury, zameczek i tak dalej, więc ta impreza jest nie tylko dla mieszkańców gminy Gaszowice, ale także dla mieszkańców innych gmin. Uczestnicy imprezy nie tylko poznali zakamarki Gaszowic i okolic, przy okazji doskonale się bawiąc, lecz przede wszystkim pomogli potrzebującym dzieciom. I dlatego każdy z uczestników mógł czuć się zwycięzcą, niezależnie od uzyskanego wyniku.